Zdanie pani Izabela, pani, która zaczęła, przeszefuje protesty nauczycieli. Tak, nazywam się Izabela Waksa, tak naprawdę to jestem wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Rybnik. Dzisiaj jestem przewodniczącą tego zgromadzenia. Zgromadzenie, dostaliśmy zezwolenie, będziemy dzisiaj tutaj protestować na placu koło urzędu, koło Wydziału Edukacji, no i tutaj na przejściu dla pieszych przed urzędem. Na pewno nie będziemy wchodzić do środka, z nikim tam rozmawiać, ponieważ to już było dokładnie miesiąc temu. No, protestujemy przeciwko bardzo niskim zarobkom administracji obsługi, bo przede wszystkim dzisiaj tutaj zebrali się pracownicy administracji obsługi placówek oświatowych miasta Rybnika, takich jak szkoła podstawowa, zespoły szkolno-przedszkolne, ponadgimnazjalne szkoły, no i oczywiście pracownicy żłobka, który w Rybniku istnieje. No, co mogę powiedzieć? Ostatnio spotkanie przed sesją Rady Miasta doprowadziło do jakichkolwiek rozmów. Gdzieś tam my się posuwamy do przodu, ale to nie jest jeszcze taki efekt, który by nas zadowalał. Przede wszystkim nasi pracownicy są tak zdeterminowani, że niestety dzisiaj postanowili wyjść i zamanifestować po raz wtóry. Następnie, żeby przybliżyć sytuację. Dlaczego? Dlatego na przykład pracownica, która na przykład sprzątaczka, ma 20 lat stażu, tyle samo zarabia, co pracownica, która przychodzi rok, dwa lata pracuje, więc jest to gdzieś to troszeczkę niegodziwe, a przede wszystkim jest to, że nasze miasto dopłaca do tej płacy zasadniczej tym pracownikom, ponieważ daje wyrównanie, bo ich płaca zasadnicza to jest prawie 1750 zł brutto, ja mówię brutto, więc żeby dostać tą najniższą krajową, to dość trochę dopłaca. Jeżeli to, co dzisiaj robimy, nie pomoże, to następną rzeczą to będzie strajk, ale strajk to już nie tylko pracowników administracji i obsługi, bo to wiadomo, że będzie strajk ogólnopolski i także nauczycieli. Czy na dziś możemy coś przewidzieć, jakąś formę protestu, czy ta forma protestu późniejsza jest na razie niewiadoma? Na razie jeszcze nie wiadomo, dopiero żeśmy weszli w spór zbiorowy, więc dopiero z dyrektorami jako tako będziemy negocjować nasze podwyżki. A wcześniejszy protest, który to był, coś przyniosło, jakieś poprawy, jakieś rozmowy? Tak, oczywiście. Prezydent miasta porozmawiał z nami, było spotkanie z prezydentem miasta. Jakieś małe kroczki, małymi kroczkami posuwamy się do przodu. Gdzieś ta wizja podwyżek jest, na razie jest to jeszcze niezadowalająca, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Dziękuję pani za życzenie powodzenia. Dziękujemy.